zapraszamy do Dębickiego Muzeum Regionalnego, gdzie można obejrzeć pierwszą z wystaw naszego nowego cyklu pod tytułem Arkana Mistrzów. Ta wystawa nosi tytuł Płatnerz i prezentujemy na niej zbroje polskie z warsztatu doktora Mariana Mikuły, doskonałego rękodzielnika, rzemieślnika. Dzięki jego kunsztowi, dzięki jego rękodziełu możemy tutaj pokazać historię polskiej kawalerii, polskiej jazdy, bo takiej nazwy należałoby tutaj historycznej użyć, przede wszystkim z wieku XVII. Piękne dzieła doktora Mikuły uzupełniliśmy o ilustracje z epoki, o malarstwo i liciny przedstawiające przede wszystkim husarię w wieku XVI, XVII na polach najsłynniejszych bitew polskiego oręża. Na wystawie możemy zobaczyć przede wszystkim bardzo efektowne repliki zbroi husarskich. Mamy zarówno tą zbroję wyposażoną w skrzydła, które po dziś dzień są pewnym takim elementem sporu historyków, czy one występowały, czy używane one były przez husarzy w boju, czy też nie. Mamy też zbroję husarską pozbawioną właśnie tych skrzydeł, z charakterystycznym hełmem, szyszakiem, z charakterystycznymi dla zdobieniami dla zbroi husarskiej, z krzyżem rycerskim na prawej piersi i z wizerunkiem Matki Boskiej na lewej piersi. Oprócz tego możemy podziwiać repliki husarskich kopii tej legendarnej broni, która pozwalała tej jeździe zwyciężać licznych przeciwników, w tym także szwedzką piechotę ustawioną czworoboku i posługującą się długimi pikami. Rewolucyjnym elementem konstrukcji tej kopii husarskiej, odróżniającej go od wcześniejszej broni drzewcowej, było to, że była ona wydrążona wewnątrz, co pozwalało przy niezwiększaniu wagi samej broni uzyskiwać coraz dłuższą długość samego drzewca, zachowując jego dużą wytrzymałość. Pamiętać trzeba, że kopia była bronią jednorazową, dlatego też niewiele ich się do dziś dzień zachowało, ponieważ w trakcie użycia przy uderzeniu podczas szarży kopie po prostu łamały się. Kolejną zbroją jest karacena. Można powiedzieć, że rodzaj bardziej zbroi paradnej, znanej chociażby z przedstawień najsłynniejszego króla związanego z husarią, czyli Jana III Sobieskiego. Bardzo lubił portretować się właśnie w tym typie zbroi, chociaż pancerz ten rzadko używany był w warunkach bojowych, ponieważ chociaż nie składał się z całych płyt metalowych, tylko z małych płytek, można powiedzieć takich łusek umocowanych do kurzonego kaftana, to zbroja ta była niewygodniejsza i cięższa od klasycznej husarskiej zbroi wykonanej z stałej płyty. Kolejne dwie zbroje to zbroje należące do pancernych. Pancerni to rodzaj jazdy kawalerii, którego celem było wspieranie husarii. Towarzysze pancerni byli mniej dostatnio odziani, nosili tańsze pancerze i tańsze wyposażenie. Koszt wystawienia chorągwi pancernej był znacznie niższy od chorągwi husarskiej, dlatego to one stanowiły uzupełnienie pewnej takiej masy uderzeniowej XVII-wiecznej polskiej kawalerii. Doktor Mikuła, który jest autorem tych wszystkich dzieł tutaj zebranych, wykonywał je w dużej mierze na potrzeby planów filmowych. Niektóre z przedstawionych tutaj przedmiotów trafiły na ekran filmowy. Dzieła pana Mikuły można zobaczyć m.in. w Potopie, w Ogniem i Mieczem, w filmie Kopernik i w wielu, wielu innych produkcjach polskiej kinematografii. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i zapoznania się z dziełami pana doktora Mikuły.